Kochani, oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest dzień zbawienia. Nie wiesz, ile czasu będziesz żyć na tej ziemi, niezależnie od tego, ile masz lat. Niezależnie od tego, czy jesteś człowiekiem w podeszłym wieku, czy jesteś nastolatkiem. Zatrzymaj się tutaj i posłuchaj tego, o czym do ciebie mówimy. Oto jest dzień łaski, oto jest dzień zbawienia. Twoja wieczność jest warta tego, by zastanowić się choć chwilę nad nią. Nie możesz mieć społeczności ze świętym Bogiem w inny sposób niż przez Jezusa Chrystusa. I każdy człowiek ma w swoim sercu pustkę, którą może wypełnić tylko Bóg. Ludzie umierają na raka, ludzie umierają w bardzo młodym wieku. Ludzie wpadają pod samochody. Nie trać czasu, nie ryzykuj. Nie ryzykuj, że twoje życie może się skończyć jutro, a ty nie poznasz Chrystusa. Jezus wróci na tę ziemię już wkrótce. Wróci dużo, dużo szybciej niż wielu ludzi się spodziewa. Mówię o tych, którzy wierzą. A może w ogóle nie wierzysz w to, że On wróci, więc ja cię poinformuję, że nawet w kościele katolickim, do tego, do którego należy 90% tego społeczeństwa, w czasie mszy katolickiej śpiewa się coś takiego i oczekujemy tego przyjścia w chwale. Dlatego, że Chrystus, gdy odchodził do nieba, powiedział: powrócę tutaj. Bądź gotowy na ten moment. Jedyną możliwością, by pojednać się z Bogiem, jest obmyć się w krwi Chrystusa. Ja ci teraz powiem, co potrzebujesz zrobić. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz uznać, że twoje życie bez Boga to jest błąd. Potrzebujesz uznać, że nie jesteś w stanie zasłużyć sobie w żaden sposób na zbawienie. Że żadnym twoim uczynkiem nie jesteś w stanie zasłużyć sobie na przychylność Boga. Potrzebujesz uznać to, że potrzebujesz Jego. Tego, który umarł za ciebie. I tego, który zmartwychwstał, pokonując w ten sposób śmierć. I gdy aktem decyzji oddasz Mu swoje życie, gdy aktem decyzji zgodzisz się na to, by razem z Nim umrzeć, to otrzymasz to życie, które On wywalczył dla ciebie przez zmartwychwstanie. Ale to jest twoja decyzja. Jezus umarł za twoje grzechy. On zapłacił pełną cenę za twój grzech. Ale w momencie, to zadziała w twoim życiu dopiero w momencie, gdy to przyjmiesz. Jeżeli tego nie przyjmiesz, jeżeli w to nie uwierzysz, to nie będzie miało żadnego znaczenia dla ciebie, praktycznego w tym momencie. I gdy zakończy się twoje życie na ziemi, będziesz wiecznie oddzielony od Boga. Oto jest dzień łaski, oto jest dzień zbawienia. To nie jest przypadek, że teraz, gdy ja mówię te słowa, ty przechodzisz przez światła. To nie jest przypadek, miałeś to usłyszeć. Może to jest jedyna okazja teraz, by to usłyszeć. Ja życzę ci, żeby te słowa dźwięczały w twoich uszach. Ja życzę ci, żeby te słowa spowodowały pragnienie, by poznać Boga. Ja ci życzę, żebyś narodził się na nowo. To jest jedyna możliwość, by być w wieczności z Bogiem. Jeśli nie narodzisz się na nowo, jeżeli nie oddasz Mu swojego życia, będziesz wiecznie oddzielony od Niego.